Na pewno jesteś lekarką? Powiedziałam, żadnych pytań. Włączaj! Z wielką przyjemnością. Zaczynamy! Jesteś pewna, że to dobrze obliczyłaś? Mój brzuch! Zniknął! Znowu jestem chuda! Jeśli jej brzuch zniknął, teraz musi być mój! Wiedziałam! Tak się cieszę, że to zadziałało. To było oczywiste! Jeszcze raz dziękuję. Dzięki nie zapłaci mi rachunków. Zaraz. Tak, to działa. Weź kasę. Na razie. Myślisz, że mi to potrzebne? Chwila. Czy ja naprawdę jestem w ciąży? Proszę się nie martwić. Zaraz to sprawdzimy. Tak bywa, wiesz. Myślę, że to pomyłka. Może do USG też potrzebują lekarza? Hej ty, działaj! Obawiam się, że nie wiem, co jest nie tak. Patrz! Będę miała córkę! Dzięki, doktorze. Teraz wypełnijmy papiery. Po co mnie tu przywiozła? Pokazać, co zjadłem? Ha, łaskotki! O, to naprawdę działa! Fajnie! To nasz stetoskop? Możesz to oddać? Dobra. I po co ja go ze sobą brałam? Proszę bardzo. Cały i zdrów. Dziękuję. Obawiam się, że będziemy musieli to teraz spalić. To obrzydliwe. Dawno się nie rozgrzewałam. W samą porę. Co jest z moją matą? Jednorożce po niej biegały? Jest naprawdę źle. Ale łatwo to naprawić za pomocą czarnej puszki z aerozolem. Trum, trik. I gotowe. Dużo lepiej. Umieśćmy to tutaj i dodajmy kilka naklejek. Każdy powinien wiedzieć, czyja to mata. I mogę ozdobić ją rysunkami. Niech to będzie bluszcz. Rysunków nigdy za wiele, co? Idealnie. A teraz trening. Z taką matą nigdy nie będę się nudzić. Mogę dołączyć? Cześć! Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko towarzystwu. Namaste! Muszę spróbować. Chyba jest całkiem łatwo! Oddychanie to klucz do równowagi. A teraz asana strzały. Mam nadzieję, że moim plecom nic nie będzie. Stań na głowie! I mostek! Poddaję się! Pozycja żurawia! Niech mnie ktoś złapie! I ostatnia. Powoli schodzimy w dół. I szpagat! Jak to powoli? Grawitacja robi swoje. O nie, nie damy rady. To boli. Chyba mam dość sportu na dzisiaj. No dobra, to miłego dnia. Na razie. Zaraz, jak mam wstać? Muszę iść do lekarza. Ktoś tu jest? Pomocy! Nie mogę wstać! Proszę! Jestem pewien, że się na to nabierze. Mam wszystkie najbardziej śmierdzące śmieci w domu. To jest to! Poczekajmy! Mniam, mniam. Nam, nam, nam. Czy dzisiaj są moje urodziny? Nie najlepszy moment. Dobra, muszę to zrobić. To właśnie to, czego mi trzeba. Co to jest? Zejdź mi z drogi! Uwielbiam ten zapach. Tak, mamy to! Teraz wszystko będzie inaczej. Chodź, robocie! Włączaj! Wyłącz to! Szybciej! Blisko było. Co? Nie! Jeszcze raz! Wreszcie! Już myślałam, że będę niebieski na zawsze. Nie ma mowy. Hej, co to było? Czy to wiatr? Ej, oddaj mi nogi! Pugsley! Muszę się do tego przyzwyczaić. Przynajmniej buty są smaczne. Aha, patrz! Zmęczyła się liczeniem gwiazdek. Czuję się jak most. Ha! To tu jest. Szukałam cię, Wednesday Adams. Co? Jak się tu dostałaś? Nikogo nie ma w domu. Nie ukryjesz się przede mną, Wednesday. Chodź tu. Co? Gdzie ona poszła? Ona musi tu być. Przestań bawić się w kotka i myszkę. Zgadzam się. Puść mnie już! Wednesday! Tak, to ja. Rączka, zajmij się nią. Nie możesz mnie pokonać. O nie, moje kły. Wykorzystam je do czegoś. Trum, trik. Kiedyś to były kły, teraz będą kolczykami.
Myślę, że wampiry będą trzymać się z daleka od takiej pamiątki. Teraz mogę odpocząć. To jest moje! Co? Gdzie to się podziało? Pugsley, to znowu ty! Jestem po prostu głodny! Zawsze dostaję nudne rzeczy. Może ja też chciałem usiąść na ławce? Te zajęcia dla rodziców są świetne. Czasem pracuję tam na pół etatu. O, dzięki! Jak słodko! I nie zapomnij brać witamin i trzymaj się ciepło! Dlaczego nikt o mnie nie dba? Naprawimy to teraz. Cóż, teraz też jestem prawie w ciąży. Wygląda naturalnie. Dlaczego się mną nie opiekują? Hej, nie widzicie? Jest tu mężczyzna w ciąży. Pugsley, jak to wyjaśnisz? Tak przy okazji jest świetny przewodnik. Co? Wszystko w porządku? To tylko wzdęcia. O, to takie ciężkie. Poczekaj chwilę, siostro. Weź pacjenta. Proszę się położyć, pan musi odpocząć. Nie opieraj się. No to ruszamy. Oddychaj, spokojnie. Zabierzemy cię na badanie. On rodzi? Może, ale najpierw zrobimy wszystkie badania. Nie tego oczekiwałem od ciąży. Dobra, czas to przerwać. Co zrobiłeś? Widziałeś to? Doktorze Kylie, wszystko w porządku? Co to coś tutaj robi? Okropny gust. Musimy popracować nad stylem. Chodź, kochanie. Zróbmy poduszkę godną ciebie. Będziesz mieć czarną aksamitną poszewkę na poduszkę. Odcinamy to, czego nie potrzebujemy od krawędzi. Im bardziej gładko, tym lepiej. Teraz potrzebujemy małych trójkątów. Im więcej, tym lepiej. Toczymy coś jak śnieżkę z Glinki. Zróbmy mniejszą kulkę. Użyjmy czerwonej plasteliny. Świetnie. Oko jest prawie gotowe. Nałóż gorący klej na brzegi poszewki po obu stronach. Sklej połówki ze sobą. Z tej strony dodaj oko i zęby, które zrobimy z trójkątów. Jaki słodki potwór! Jesteś idealny dla mojej córki. Pozwól, że pokażę ci twoje miejsce. Zgadza się. Połóż się, odpocznij. Wygląda na to, że wciąż czegoś brakuje. Kochani, myślisz, że powinnam coś dodać? Myślę, że możemy zrobić taką zabawkę. Nie tymi kamieniami. Nadajmy jej przyzwoity wygląd. Znacznie lepiej. Spójrz, Wednesday. Jestem foką. Pugsley, nie. Stój. O, coś pękło. Wynoś się z pokoju dziecinnego. Jesteś już dzieckiem. Isgordius Protectius Bradrus. Co jest ze mną? Nie mogę się skupić. A, moja twarz. Zaklęcie, sprawa, by mój brat nie mógł tu wrócić. Proszę, przestań. Żegnaj, bracie. O, dawno się nie widzieliśmy. To straszne, ale podoba mi się. Nie masz nic przeciwko, jeśli rączka cię poniańczy, prawda? To całkiem wygodne. Chodź, mamy coś do zrobienia. Hej, jest tu kto? Tak, wejdź. Co się stało? Mam problem poniżej pasa. To nie są moje nogi. Mam rozwiązanie. Po prostu zgolmy to, czego nie potrzebujesz. Pod futrem nie ma absolutnie nic. To nie zadziała. No dobra, amputacja? Proszę pani, chwila! Nie tego mi trzeba! Co za nudziarz. W takim razie ci nie pomogę. Żegnam. Posłucham muzyki. Fajnie! Pani Kylie, pomocy! Ten potwór zabrał mi nogi! Nie słuchaj go. Wszystko jest świetnie. Gust to coś, z czym ludzie się rodzą. Moja córka ma to we krwi. O, ja też mogę zaśpiewać dziecku? We could have had it all. Rolling in the deep. To okropne. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Dobra, to wymyka się spod kontroli. Możesz przestać? Pugsley jest super gwiazdą! Wow! Rock and roll forever! Nie widzę waszych rąk! Dobra, koniec koncertu. Niedługo zostanę wujkiem! Biedny dzieciak. Jakie imię wybrać? Możesz mi powiedzieć, które ci się podoba? Nie, to nie to. O, Pugsley, znowu tu jesteś.
O, zdecydowałaś się wybrać imię dla dziecka? Wiem, jak pomóc. Tak! Wybór będzie dla ciebie o wiele łatwiejszy. Sugeruję Bugsley, Wugsley albo Bugsley. Tak jak ja. Niech to będzie Bugsley. Dlaczego myślisz, że to chłopiec? Musimy rozważyć wszystkie opcje. Ale wszystkie są tragiczne. Nie masz dużo czasu na myślenie. Skąd to masz? Nikt nie powinien o tym wiedzieć. Ale chwila. Friday! To świetne imię. Jak ja wcześniej na to nie wpadłam. Kochani, jakie imię wybralibyście dla swojego dziecka? Piszcie swoje pomysły w komentarzach pod tym filmikiem. Och, ten ciężar staje się nie do zniesienia. Tak w ogóle, ile już ważymy? Wow, nie jest dobrze. Czas wrócić do treningów. Zacznijmy od rozgrzewki. Raz. Uch, z brzuchem nie jest łatwo. Ale dam sobie radę. Lato już wkrótce. Teraz zmieniamy grupę mięśniową. Świetnie! Mam nadzieję, że to pomogło. Nie powinnam się tak wysilać. Nie spodobało się to dziecku. Nie martw się, zaraz zjemy. Mam nadzieję, że sięgnę. No dalej! A oto mój medal za starania. Nie zasłużyłam na to. Nadal nie jestem chuda. To wszystko powinno trafić do śmietnika. Pycha! Dzięki, Wednesday! Daj mi więcej! Jak chcesz. Słodycze od teraz nikomu nie szkodzą. Daj mi to! Nie, Pugsley. Potrzebujemy zdrowego stylu życia. Zobaczmy. Co? Nadal rośnie. Zdecydowanie jestem w ciąży. Jak mogłam zapomnieć? A ja już się martwiłam. Teraz czas coś przekąsić. I chciałaś to wyrzucić. Ale smaczne. Pani doktor, jest tu pani? Dziwne, ona zawsze tu jest. Proszę, mów mi doktor Rączka. Zrelaksuj się. Jesteś w dobrych rękach. Zobaczmy, co tu mamy. Jest za duże na spuchnięcie. USG nam pomoże. Tak myślałem. Ostatnie szlify? Gratulacje, jesteś w ciąży. Co? Potrzebujemy fajerwerków. Chcę zapamiętać ten moment. Chodź, kochanie, musimy powiedzieć rodzinie. Udało się. Przygotuj się, będziesz wujkiem. Co? Gdybym wiedział, nigdy nie włączyłbym tej maszyny. Myślałam, że będzie się cieszył. Nie przywykłam do chodzenia we dwoje. Czas na kąpiel. Widziałam, że orbisy będą idealne, żeby się zrelaksować. I trochę paluszków dla smaku. Myślę, że to wystarczy. Nie myślałam, że będzie tak miło. Jest tak fajnie, że może nawet otworzę domowe spa. Co za ulga. Wow. Czas pomyśleć o miejscu do spania dla dziecka. Wygląda na to, że Pugsley będzie musiał zrobić miejsce. Co? Co masz na myśli? Jestem już pod schodami. Aha, wygląda dużo lepiej. Po prostu perfekcyjnie. Pugsley, mam nadzieję, że pamiętasz, że nie możesz odmówić kobiecie w ciąży. Nie wyprowadzam się stąd. Nigdzie się nie wybieram. Pugsley, jesteś dżentelmenem. Au! Dobra, możesz to wziąć. Będzie chłopiec czy dziewczynka? Nie chcę powtarzać się 100 razy. Ogłoszę to raz przed wszystkimi. Cześć, kochanie. Gratulacje. Hej, Wednesday. Baby boom. Chodźcie, mamusie. Wednesday, mam nadzieję, że zostaniesz tym samym małym łobuzem. Bah, o nie. Gratulacje, proszę pani. Spokojnie. Wednesday, uwielbiam twoje imprezy. Co? Nie zaprosiła mnie? Też mam niespodziankę. A masz! Czy to wąż? A, zabierzcie go! W stylu Wednesday. Co za cykor. A teraz chwila prawdy. Wszyscy gotowi? Gdzie jest strzała? O, chyba to widzę. Dobra robota, Wednesday. Strzał w dziesiątkę. Haha, musimy ukryć przed nią łuk. Dobra, koniec żartów. Kto tam? Tyle konfetti. Dobra, zróbmy to w starym stylu.
bulion z brudu i gąsienicę. Działa! Dym jest różowy. To dziewczynka! Wiedziałam! Gratulacje! A teraz marsz honorowy. Nie, jestem za ciężka. Tak się cieszę! Poczekaj, chcę, żebyś to teraz otworzyła. Dzięki, to bardzo miłe. Otwieram! Macie coś dla mnie? Przynieśli puste pudła? O, to musi być coś ciekawego. Wow! To zestaw dentystyczny Play-Doh! Fajnie! Wróciłem tam, gdzie moje miejsce. Pugsley, odłóż wszystko! Jak zrobić plombę? Zrobię to za ciebie. Teraz moja kolejna zabawa. A, Wednesday, nie! Co ty zrobiłaś? Wisisz mi 3000. Wow, ile życzeń! To takie niespodziewane i miłe. Dzięki, kochani! Kocham was! Kochani, możecie mi też pogratulować w komentarzach. Obiecuję, że przeczytam wszystko. Swędzi mnie brzuch. Nie mogę przestać. Zadrapię skórę do szpiku kości. Chodź, uspokój się. Muszę czymś zająć ręce. To pomaga. Dobra, to powinno być pomocne. O, teraz rękawiczki też są w niebezpieczeństwie. Teraz na pewno nie będzie mnie swędzieć. Oddychaj. Wszystko jest w porządku. Nie, nie dam rady. Jeszcze tylko 2 minuty. Rośliny, przynajmniej wy mnie nie zdradziłyście. Ciąża doprowadza Wednesday do szaleństwa. Dokładnie. Pugsley, odsuń się od roślin, już! Nie dotykaj ich, to moi przyjaciele. Odsuń się, mam sekator. Nie! To wszystko, czego potrzebowałam. Dzięki. Patryk, wszystko okej? Świetnie. Gotowe. Rozkrójmy łodygę aloesu. Uważaj na nóż! Teraz zdejmij górną warstwę. Wyciągamy łyżeczką to, co jest w środku. To powinno wystarczyć. Może nawet na 2 butelki. Podziel duże kawałki na małe i wrzuć kostki do pojemnika. Wymieszaj. Dla lepszego efektu odprężenia dodaj trochę balsamu kokosowego. Świetnie! Teraz wszystko mieszamy, aż będzie gładkie. Wow, jakie gęste! Krem jest gotowy. Teraz zajmijmy się opakowaniem. Pierwszą rzeczą, o której należy pomyśleć, jest wieczko. Zacznijmy od tego. Na zewnątrz umieściliśmy matkową naklejkę. Udekoruj górę czaszkami. Nikt nie weźmie mojego kremu w ten sposób. Myślę, że to świetnie. Jeśli nie czaszki, to kolce nie pozwolą im otworzyć słoika. Teraz dodajmy trochę przerażającego czarnego slajmu. To się nazywa estetyka. Zobaczmy, czy swędzenie brzucha ustanie. Wow! Jest dużo lepiej! I ładnie pachnie. Jeszcze nie jestem mamą, ale już lubię Facebooka. Fajnie! Co to za okropny zapach? O nie! Wednesday, możesz przynajmniej założyć skarpetki. Nie mogę oddychać. To raczej twój problem. Okej, dobra. O, nie mogę ich dosięgnąć. Jak to zrobić? Uff. Potrzebuję pomocy. Dzięki za reklamę Facebooku. Mam nadzieję, że to pomoże. Wypróbujmy je. O, ale łaskotki. Dlaczego nie miałam ich wcześniej? Dobra, przestań. Jestem Wednesday. To idzie do kosza. O, myślałam, że to nogi. Hej, co robisz? To będzie sensacja. Wednesday to nurek śmietnikowy. Z powodu kapci? Nienawidzę tej prasy. To twoje miejsce. I zdjęcie. Na pamiątkę. Drogi pamiętniku, obudziłam się dzisiaj z chęcią zjedzenia truskawek z rybą. A potem nie mogłam spać, bo bolały mnie plecy. Ale wiem, jak sobie z tym poradzić. Hej, nowe łóżko. Wednesday? Uwierz mi, to jest ważniejsze niż twoja głowa. To wciąż niewygodne. Mogłabyś po prostu wziąć jeszcze jednego. O, wreszcie. Co znowu jest nie tak? Myślę, że będzie wygodniej. Teraz nie ma miejsca na brzuch.
A jak mam pisać wspomnienia? Dobra, zabierz to z powrotem. Żartujesz. Tylko to, co najlepsze dla mojego dziecka. Poduszko ortopedyczne, jesteś moją ostatnią nadzieją. Myślę, że trochę brandingu nie zaszkodzi. Znacznie lepiej. Och, ale jestem zmęczona. Dobra. Pobudka. Jak się tu dostałam? Drogi pamiętniku, przez ostatnie kilka dni zasnęłam w tylu miejscach. To pewnie przez ciążę. Człowiek potrzebuje 8 godzin snu, a teraz jest nas 2. Więc śpię za 2. Zasnęłam nawet popijając kolę. Dobrze, że nikt nic nie widział. Jak nadal będę spać, to przynajmniej musi mi być wygodnie. Może kolejna filiżanka kawy mnie rozbudzi? Hej, Wednesday! Kofeina szkodzi dzieciom. Jak mogę obejść się bez kawy? Nie mogę już tego znieść. Mogę przynajmniej użyć maseczki z kawy? O, czuję się dużo lepiej. Co? Potwór! Hej, Pugsley! Wstawaj! O nie... Doktor, rączka już tu jest. Najpierw sprawdźmy twój oddech. On oddycha. Chyba tylko zemdlał. Amoniak sprawi, że poczuje się lepiej. O! Co to było? Gdzie jest potwór? Zajęte? Hej! O, już nie mogę. Tylko tu mnie nie dorwie. Dance, dance, dance. Już nie mogę, proszę, wpuść mnie. Więc Spider-Man to Peter Parker. Pugsley, sam się prosiłeś. To twoja ostatnia szansa na otwarcie drzwi. Przepraszam, kochanie, nie sądziłam, że je otworzę, zanim się urodzisz. O, trening z pieluchami. Dlaczego tak wyglądasz? Zapisałaś się na sumo? Lepiej się zamknij. Wednesday, żartowałem. Gdzie jesteś? Au, przestań. Nie jesteś dzieckiem, zrozumiesz. To wszystko przez to głupie urządzenie. Ona myśli, że jest w ciąży i wszystko jej wolno? Ja też tak mogę. Chodźmy. Chyba coś czuję. O, jak ciepło i lekko. Nie sądzę, żeby to zadziałało. Co? Jestem w ciąży? Wow, ale ciężkie. Jak mam to teraz podnieść? Może odwrotnie to chwycę? Czy moje ręce są naprawdę takie krótkie? Jak ja mam się w ogóle ruszać z tym brzuchem? Może styl Van Damme'a? To ewidentnie nie dla mnie. No dalej, robocie. Tak, udało się. Ale co jeśli będzie tylko gorzej? Nie, już gorzej być nie może. Dobra, zróbmy to. Czy zawsze chciałem pić krew? To niezłe. O nie, gdzie jest przycisk anuluj? No dalej, działaj. No dlaczego? Udało się. Już wiem. Wiem, co robić. Wreszcie. Dzięki nauce. Wróciłem. Wygląda na to, że jestem gotowy na kolejny krok. To koniec, pilocie. Nikogo już nie skrzywdzisz. Idę coś przekąsić. Mój brzuch będzie miał najładniejszą fryzurę na świecie. Cóż, potrzebowałam jakiegoś zajęcia. Jak mogłam zapomnieć o swoim tańcu? Ale teraz tańczę nie tylko rękami, ale też brzuchem. Nie rozumiem, dziecku się podoba i też tańczy, ale... O nie! Chyba zaczynam rodzić! Spokojnie, Wednesday. Po prostu usiądź. Chodźmy. Proszę oddychać. Połóżcie ją tutaj. Uff, powiedzcie mi, że będzie dobrze. O, to tak bardzo boli. Aaa! Puść! Weź sobie tą. Hej, dlaczego? Możesz po prostu zapytać. Mam szczękę. Pospiesz się! Ach, no dalej, Wednesday, przyjdź! Dziecko już prawie tu jest! Gratulacje, to dziewczynka! Spójrz, jest taka piękna! Moje dziecko, jestem taka szczęśliwa! I tak przyszłaś na ten świat! Tak bardzo cię kocham! I przez lata będę cię kochać jeszcze bardziej! Wszystkiego najlepszego! Pomyśl życzenie! Gotowe! Gdzie jest moja słodka wnuczka?
lat. Mam dla ciebie prezent. Wow, dzięki babciu. Właśnie tego chciałam. Naprawdę? Tak. Dobra, muszę lecieć. Kocham cię. Mój projekt jest prawie gotowy i wreszcie będę miała przyjaciółkę. Mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie. O, ile dymu. O, cześć piękna. Hej! Chodź, mamy dużo pracy. Nie powinienem był siłować się z rączką. Tato, dasz mi kieszonkowe? Tak, oczywiście, kochanie. Proszę bardzo. Dziękuję. Baw się dobrze. Dzieci są drogie. Wow. Tato, mogę trochę pieniędzy? Ale dopiero co ci dałem. Dobra, ale tylko dlatego, że bardzo cię kocham. Piu! Kochanie, potrzebuję trochę gotówki. Oczywiście. To wszystko, co mam. To nie wystarczy, ale dobra. Nic mi nie zostało. Hej, spotkanie rodzinne. Teraz. Raz, dwa, trzy. Wszystko wydaje się do siebie pasować. Albo... Czy mamy dwie Wednesday? Nie będzie nam przeszkadzał przez jakiś czas, dziewczyny. Chodźmy się pobawić. Jestem taka szczęśliwa. I nie wyobrażasz sobie, jaki ja jestem szczęśliwy. Wyobrażam. Żarcie, żarcie. Macie tu zdrowe śniadanko. Uj, zdrowie jest do bani. To obrzydliwe. Ale to witaminy. Och, dzieci nie lubią witamin. Ale dzieci łatwo oszukać. Ta magiczna maszyna zamienia jedzenie w płyn. Po prostu wrzuć wszystko i włączaj. A teraz wypełnię te foremki w postaci mózgów, aby moje córki były mądre. Na pewno im się to spodoba. Co masz? Nie podglądaj. Dorwę cię. Dziewczyny, może coś zjecie? Wow, mózgi! Moje ulubione! Pycha! Uwielbiam to. Super! Tak, teraz jesteśmy zombie. Mamo, patrz, jesteśmy zombie! Uuu, jakie to straszne! Nie mogę tego zrobić. Robisz to źle. Próbowałam wszystkiego. To skomplikowane. Sama spróbuj, jak jesteś taka mądra. Z chęcią. Czekaj, są tylko dwa kolory. Czarny i biały. Hej, cześć! Czy wiecie, jakie kolory powinny znajdować się na kostce Rubika? Proszę, powiedzcie nam w komentarzach. Nie możemy tego rozgryźć. Ach, głupie klocki Lego. Mówiłam wam, żebyście je zbierały. To nie do zniesienia. Jak trudne może być odkładanie zabawek na ich miejsce? Au, co to jest? Jeśli to żart, to bardzo kiepski. Dłużej tego nie zniosę. Magiczne miękkie kapcie. To jest rozwiązanie. Au! Moje stopy! A! To już przesada. O, fajne kapcie. Chcę takie. Słodycze. Uwielbiam słodycze. Pyszne. Dokładnie. Czy naprawdę nam się skończyły? Będziemy mieć kłopoty. O, wiem. Zróbmy nowe słodycze. Świetny pomysł. Wchodzę w to. To będzie zabawa. Tak, trochę kakao i trochę robaków. Świetnie, to wygląda dobrze. Tata idzie, chowajmy się. O, pyszne słodycze. Zjem jednego, kiedy nikt nie patrzy. Pycha, to magia. Nie mogę uwierzyć, że to zjadł. Ech. Nowe nadzienie? O nie. Smakuje mi. O, zjem jeszcze jednego. Nikt nie zauważy. No dalej, zrób zdjęcie. O, cześć kochanie. Zobacz, co narysowała, która jest Wednesday. Boją się. Rozumiem, zajmę się nim.
Rozerwę go na strzępy. Poczekaj! Jestem dumna z nas obojga. Ile jeszcze? Siedzi tam od pół godziny. Zasypiam. Okej, pójdę i sama to wymyślę. Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Co nie? Ale jaja. Zabawny jesteś. Och, kochanie. Czy możesz wyjaśnić, co się ze mną dzieje? To nie jest potwór. Hagi i ja służyliśmy razem w Iraku. Operacja Pustynna Burza. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Uratował mi życie. Może przedstawisz mnie swojej pięknej żonie? Oczywiście. Jestem Hagi. Nie chcę wchodzić ci w drogę. Nie, spadaj. Nie możesz mieszkać pod łóżkiem mojej córki. Ale kochanie! O, cześć, Rączko! Rączko, słyszysz mnie? Hej, żyjesz, stary? Rączko! O nie! Nie, nie, nie! Uratuję cię! Wstawaj, dalej! Nie pozwolę ci umrzeć! Rączko, wiem, że mnie słyszysz! Hej, nie przeszkadzaj! Nie widzisz, że ratuję tu życie? Zostaw, zrobię to! Hej, co tu się dzieje? Podobał ci się nasz filmik? To lajkuj i subskrybuj!